Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Wam dość ciekawy model. Jest to dokładnie Casio G-Shock GM-B2100BPC-1A. Jest to już kolejny model prezentowany na moim kanale z serii Multicolor Gradation. O, tak to się ta seria nazywa. Nie wiem skąd tutaj skrót nazwy BPC, ale to na pewno, że tak powiem, ktoś to pewnie gdzieś kiedyś odcyfruje. Casio na pewno wie, dlaczego takiego, a nie innego skrótu użyło. Ok, bierzemy się za unboxing. Zrobimy to w miarę sprawnie. I już przejdziemy do samego omówienia zegarka. Zegarek jest, jak widzimy, w puszce takiej raczej chyba poziomej. Tak, dokładnie. Nie jest tak jak GMWB5000 zapakowany w pionie, tylko w poziomie. Teraz pakowujemy. Ja go jeszcze nigdy, od razu mówię, nie odpakowałem. To jest pierwsze odpakowanie, bo większość zegarków najpierw odpakowuję po to, żeby je ustawić. Ale ten jest akurat w ten sposób od razu, a nawet chyba ktoś już się nim bawi. Tak, o fajnie, ta wersja mi się podoba, ponieważ już ktoś przede mną tu był. To znaczy, że w sklepie już ktoś go sobie odpakował, co mnie bardzo cieszy, bo ja nie muszę tego robić. I nie boli mnie serce z tego powodu, że odwijam te foliki z bransolety. Ok, także widocznie on był już w sklepie na wystawie. Odwijamy go sobie z metki i już Wam go będę w stanie w takim układzie w pełni zaprezentować. Już momencik. No, mamy to samo co na pudełku. GM-B2100BPC-1A, czyli wersja ciemna, czarna. Za chwilkę go tutaj Wam dokładnie pokażę, tylko zrobię na szybko tutaj porządek z tym, co tu się odbywa. Tak, żebyśmy mieli w miarę już wszystko ogarnięte. Tak. Ok, i mamy to. A do tego zegara zdecydowanie warto będzie założyć rękawiczki, ponieważ tu jest dużo polerowanych elementów i fajnie by było, żeby były nadal polerowane, a nie miały na sobie ileś tam paluchów. Ok, jest. Ach, przepraszam, jeszcze jedna formalność, czyli opuszczenie statywu na dół, żeby móc się z bliska spokojnie przyjrzeć samemu zegarowi. Zobaczmy. Ja teraz pierwszy raz go w ogóle jeszcze oglądam. Ja go wcześniej oglądałem tylko na zdjęciach. Przypomnę, że zegar jest częścią kolekcji Multicolor Gradation. Cała kolekcja wygląda tak. W poprzednim filmie prezentowałem Wam dwa zegarki z serii GMWB5000, czyli ten po lewej GMWB5000BPC-1 i ten po prawej pod kątem GMWB5000PC-1. Nie mam tego, który jest na dole, czyli GA-B2100PC. Mam tylko ten po lewej, o ten właśnie o tutaj na prezentacji, czyli GMWB5000BPC-1. Wygląda zacnie. Bransoleta, z tego co widzę, identyczna jak w GMWB5000BPC, tak samo dokładnie zrobiona, bez żadnych różnic. Podoba mi się. Jest fajnie tutaj już wszystko odwinięte, ja nie muszę się w to bawić. Cieszy mnie to, czyli zegarek albo od kogoś już wrócił, albo był po prostu na wystawie w sklepie. To lubimy zdecydowanie. I teraz tak. Co mamy? Pamiętajmy, że w ogóle GAB2100 to jest tak naprawdę GA. Nie, przepraszam, to jest GMB2100. O tak, dokładnie. To jest funkcjonalnie dokładnie to samo co GA2100, czyli zegarek, który ma normalny pasek z poliuretanu i bezel również z poliuretanu, jak również koperta nie jest skrubek, tylko to jest koperta klasyczna zakręcana na 4 wkręty. Tutaj w tym zegarku, w odróżnieniu od GMWB5000, nie mamy niestety multibandu. Nie mamy również autopodświetlenia. Wynika to z tego, znaczy ta ostatni brak wynika z tego, że zegarek jest dość płaski. Czujnik autopodświetlenia jest to taka malutka kosteczka z dwoma skośnie ustawionymi blaszkami i kulką, taką małą metalową kuleczką, taką trochę jak od łożyska, która przechylając zegarek po prostu zjeżdża i styka te blaszki. Ale jest to element na tyle wysoki, że nie zmieściłby się w takiej kopercie, dlatego też tej funkcjonalności tutaj nie ma. Chodziło przede wszystkim o to, przynajmniej w wersji pierwotnej, czyli GAB2100, żeby on był maksymalnie płaski. Tu już tak płaski nie jest, no, ze względu na dość skomplikowaną budowę, wysoki bezel wykonany ze stali nierdzewnej oraz konstrukcję typu skrubek, czyli stalowa koperta wykończona w technice DLC oraz zakręcany dekiel. To siłą rzeczy zawsze zwiększa grubość zegarka.
ale no, funkcjonalnie jest to moduł taki sam, więc tutaj różnic nie ma. Co mamy? Mamy podświetlenie. Tutaj już nie ma takiego fajnego podświetlenia jak w GMW B5000. Zresztą może od razu go sobie ustawimy, przy porównaniu jak będą fajnie wyglądały. OK, także bierzemy najpierw sobie ten miejscowości na Paryż. Bierzemy dalej, wszystko ustawiamy na szybko. Auto DST jest OK. Sekundy zaraz sobie zresetujemy, ale to za chwilkę może zrobimy. 3.40 się zgadza. 2023, 12.03 to się zgadza. Gdzie tutaj ustawiamy sobie na 24-godzinny datę, ustawiamy na dzień, miesiąc, czyli żeby najpierw był dzień. Tu wszystko OK. Light ustawimy na dłuższe i RCVD nie da się włączyć, ponieważ zegarek nie jest połączony z... Nie jest połączony i power saving on zostawiam oczywiście. Zegarek nie jest połączony z tym, z aplikacją Casio Watches, ponieważ jest nowy, dlatego też nie ma. Dobra, i teraz sobie zrestujemy. Patrzę teraz na wzorcowy zegarek. Jest, dobra. O, nie wcisnąłem kurczaki. Dobra, trudno. Jeszcze to za chwilkę do Was powrócę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już blisko. Zobaczcie, 55. I teraz złapiemy go sobie tak. I tak. OK, powinno być już. Jest chyba teraz dobrze. Zobaczmy, jak mi to wyszło. Czy równo chodzą? Z ciekawości. Patrzmy. No idealnie. A idealnie, albo tam jakiś ułamek sekundy, zobaczmy. No i teraz wskazówki oczywiście gonią sobie na właściwe miejsce. Sekundnik chodzi dobrze, jest wszystko w porządku. No na 15.42. Zobaczmy tutaj sobie, możemy lewym górnym klawiszem ustawić, co ma być na wyświetlacz, albo godzina, minuta, sekunda, albo datownik. Najlepiej chyba tak zostawić z tego względu, że godziny, minuty mamy na wskazówkach, więc datownik dobrze sobie zostawić. I ewentualnie może być też dzień tygodnia. No ale ja bym chyba zostawił w ten sposób. OK. I teraz co mamy? Najłatwiej go sobie porównać, słuchajcie, z GMW B5000 BPC. Bransolety są dokładnie identyczne. Tutaj się niczym to nie różni. Te same wykończenie. Bezele, jeśli chodzi o technikę wykończenia, również się niczym nie różnią. To znaczy, że boczne elementy tutaj, te frontowe na dole są polerowane, tak jak i tutaj. Natomiast górny element to jest taka szczota wzdłużna. Dobrze mówię? W obu przypadkach jest wzdłużna, czy nie? Zbliżenie zrobimy. Nie. Wzdłużna jest w tym, a tutaj jest po prostu okrągła. Nie jest promienista, bo promienista to było w ten sposób. On jest po prostu chyba współosiowa, to się tak jakoś nazywa, nie wiem dokładnie. Na pewno ktoś z Was wie dokładnie, jak się nazywają te sposoby obróbki metali, mnie tutaj poprawi w komentarzach, także zazwyczaj tak jest. Zawsze pamiętam przed robieniem filmu, jak już robię film, to już zapominam kompletnie, mi to wylatuje z głowy. Przepraszam Was bardzo za to. OK, bardzo fajnie zrobione, słuchajcie, indeksy. O ile tutaj ten taki multicolor gradation to jest ta ramka, o tyle tutaj indeksy. Indeksy też fajnie się mienią, tak, że tak powiem. One, chociaż one nie są oczywiście identycznego koloru wszędzie, tu są takie bardziej czerwonawe, tu są takie bardziej po tej stronie tarczy żółtawe. I daje to w mojej ocenie naprawdę przyjemny efekt. Chociaż od razu Wam powiem, że zupełnie inaczej to wygląda, jak patrzę obok jakby wyświetlacza, a dużo jaśniej to wygląda, jak patrzę przez wyświetlacz jakby telefonu, którym nagrywam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim zegarkiem, możecie być miło zaskoczeni, jak go odbierzecie, bo wygląda w mojej ocenie lepiej niż na filmie. No bo widzę w tym momencie go i na żywo, i na filmie, więc jak on będzie wyglądał na filmie, także myślę, że możecie być miło zaskoczeni. Fajne są, słuchajcie, też takie dodatkowe akcenty kolorystyczne, jak żółty napis Bluetooth, niebieski pasek na strzałeczce, chyba czerwony albo pomarańczowy, nie widzę, bo teraz jest zasłonięty wskazówką, znacznik tutaj Bluetooth, który widzicie nad literką H, pod wskazówką minutową. Także jest tutaj troszeczkę tych akcentów. Co mi się bardzo podoba, jak na, tak powiedziałbym, raczej ze średniej półki zegarek, mimo że akurat w tym wykończeniu on jest, nie jest tani, ale powiedzmy jest to zegarek modułowo ze średniej półki, to zobaczcie napis ten G-Shock. Jest fajnie tak jakby nałożony na tarczy. O ile Casio pod nim to jest tylko nadruk, o ile ten napis G-Shock jest taki jakby bardzo lekko wystający ponad, jest srebrny, jest błyszczący i robi naprawdę dobre wrażenie. A jako, że to jest solar, to ta powierzchnia, na którą nałożony jest napis Casio i G-Shock, zobaczcie, że ona rzuca cień, co oznacza, że ona jest de facto... O, teraz to dobrze widać, zobaczcie, literki C i K, jak ładnie cień w prawo w dół rzucają.
I tak samo na piskasy, co oznacza, że one są de facto nałożone na przezroczystej warstwie i dopiero pod nią jest ta właściwa warstwa solarna, co daje taki jeszcze dodatkowy, przyjemny efekt 3D. O, teraz to też fajnie widać pod kątem. To mi się akurat bardzo, bardzo w tym zegarku podoba. Niestety z punktu widzenia czytelności jest to oczywiście zegarek dla osób z dobrym wzrokiem albo zegarek dla osób, które po prostu patrzą tylko na wskazówki i niespecjalnie ich interesuje, co jest na wyświetlaczach, bo cyfryki są wybitnie małe, zwłaszcza te na dolnej części wyświetlacza. No i z ich czytelnością, no to inaczej, no już pokazywałem go wiele razy w różnych wersjach, także już wiecie, jak to wygląda. Zobaczcie, włączymy sobie tutaj, uda mi się w tych rękawiczkach wreszcie to wcisnąć. Podświetlenie, tak wygląda. No i tu już nie ma takiego, że tak powiem, ładnego zapalania i gaszenia. Co ciekawe, w tańszym modelu, czyli GA2100 bez Bluetootha, z tego co pamiętam, chociaż poprawcie mnie, jeśli się mylę, przygaszanie podświetlenia, znaczy właśnie jakby gdy podświetlenie gasi się, jest przygaszane. Tu natomiast model droższy, już wyposażony w Bluetooth, i tej funkcji został pozbawiony. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak jest. Myślę, że zaimplementowanie takiego elementu, który by wygaszał powoli zasilanie diody, nie byłoby jakieś specjalnie skomplikowane. No ale tak tutaj zdecydowano się zrobić. Trudno się mówi, tego nie przeskoczymy. Także w każdej wersji z Bluetoothem będzie to tak właśnie rozwiązane. No dobra, także porównałem wam go przede wszystkim z jego największym, można powiedzieć, takim najbardziej podobnym zegarem w wersji cyfrowej, czyli GMW B5000 BPC. Z boku nawet wyglądają dość podobnie, chociaż nieco inny mają rozstaw przycisków. Nie chcę ich tutaj za bardzo zbliżyć do siebie, żeby ich nie porysować, ale zobaczcie, jak krótki jest ta cegiełka, można powiedzieć, między przyciskami w GMW B5000 tutaj, a jak długa i szeroka jest, znaczy jak szeroka jest tutaj w GAB2100. Inny rozstaw przycisków, ale same przyciski chyba są identyczne, także mogą się co najwyżej różnić jakąś tam techniką, czyli długością, głębokością tego trzpienia, ale z zewnątrz wyglądają tak samo. Rozkład przycisków również, czyli Adjust, Mode, Start i Light jest dokładnie taki sam jak w GMW B5000, czyli podświetlenie realizujemy prawym górnym klawiszem. Moim zdaniem oba modele udane. Ja osobiście preferuję GMW B5000 ze względu na obecność Solara. No tu w tej klasy zegarku już spodziewałbym się przede wszystkim sekundnika, którego ten model jest pozbawiony, no ale niestety, coś za coś. Albo wysokość, czyli płaski moduł, albo sekundnik i autopodświetlenie, no bo to wszystko są elementy, które zwiększają wysokość, jakieś tam oczywiście milimetry, ale jednak zwiększają. A priorytetem, z tego co wiem, w tym zegarku właśnie była bardzo niska wysokość koperty, za co wielu użytkowników ceni przede wszystkim modele, może nie GMB 2100, ale GAB 2100 oraz GA 2100, czyli ten pierwotny, że tak powiem, Casio, taką on ma ksywę wśród użytkowników, który nie ma Bluetootha, natomiast ma właśnie to wygaszanie pomału podświetlenia. Zegarek oparty jest o moduł 5691. Dekielek jest wykonany tak samo dokładnie, jak i w wersji GMW B5000, czyli jest to zarówno zresztą koperta, jak i dekiel są wykonane w technologii DLC, czyli Diamond Like Carbon. Bardzo twarde, bardzo wytrzymałe. Podczas gdy bezel i bransoleta wykończone są w technologii IP, czyli są anodyzowane. Też daje to oczywiście sporą wytrzymałość, znacznie lepszą oczywiście niż w wersji srebrnej, gdzie nie ma żadnego wykończenia, jest to po prostu polerka stali, no ale czego efektem niestety są takie włosowate ryski, które no tu widać na filmie doskonale, na żywo one się tak nie rzucają w oczy, tu w dobrym świetle bardzo one są uwypuklone. Także tak to wygląda. Ok, myślę, że na koniec jeszcze sobie go porównamy tutaj z kilkoma innymi modelami. Weźmy sobie tą pierwszą wersję PC, czyli tą też z tymi z kolorową ramką. No i tak one obok siebie wyglądają. Wielkościowo oczywiście jest to dokładnie taka sama wersja jak BPC. No i mamy przede wszystkim pozytywowy wyświetlacz i srebrne elementy, podczas gdy tutaj te elementy są takie ciemnografitowe. Możemy porównać go jeszcze z GMW B5000 GD-1, wersja w kolorze czarnym. I tu już widzimy zdecydowanie, że kolorystyka tego i tego bezela, jak i tej bransolety się różni. To jest typowy kolor czarny, to jest taki grafitowy kolor. I w mojej ocenie ten grafit wygląda znacznie lepiej od tego czarnego, mimo że jak kiedyś, no jak tylko pojawiły się te GMW B5000, bardzo chciałem mieć wersję czarną, bo na początku były tylko srebrne i złote dostępne. Na czarnym trzeba było chwilę poczekać. No jak się czarna pojawiła, jeszcze właśnie ja mam tą fajną wersję GD-LTD, czyli z takim dużym limitowanym pudełku do 500 sztuk, no to wziąłem właśnie tą wersję,
Chociaż sam zagranicznie się nie różni, natomiast pudełko jest takie limitowane, ma dodatkowo jakiś taki, nie wiem, organizator na karty płatnicze chyba, z tego co pamiętam, ale nigdy z niego nie korzystałem osobiście. Ta kolorystyka bardzo mi się podobała, ale ta podoba mi się bardziej. Fajna jest taka lekko stonowana, nie jest taka typowo czarna, jak tu widzimy, tylko właśnie taka lekka przełamana grafitem i to robi robotę. Chociaż bardziej wolę wersję GMW B5000 od tej konkretnej konstrukcji. Ale jeżeli właśnie ktoś lubi wersje wskazówkowe, no to zdecydowanie warto obejrzeć sobie ten zegarek w sklepie, a nawet go sobie zamówić, bo myślę, że warto. Przypomnę również tutaj podziękowania dla sklepu Zegarek.net za udostępnienie zegarka do prezentacji. Jak również chciałbym tutaj podzielić się moim kodem rabatowym TOMG80. Znajdziecie go również w opisie filmu na dole. I warto go sobie wklepać na stronie Zegarek.net i sprawdzić, jaki rabat na przykład dostaniecie na ten zegarek albo inne zegarki Casio, które Was interesują, ponieważ mój kod działa na zegarki Casio, ponieważ te właśnie zegarki prezentuję. Na różne zegarki ten kod może dawać różne rabaty, dlatego warto zawsze sobie wklepać. Nie będę mówił, jakie to są rabaty, bo nawet nie mam na to za bardzo wpływu, a zawsze możecie sobie sprawdzić i może akurat coś atrakcyjnego dla siebie znajdziecie. Ok, porównaliśmy sobie zegarki, to może na koniec jeszcze zrobię małą przymiarkę. Jedną sekundkę. O. I będziemy mieli komplet już. Mieliśmy porównanie. No właśnie, nie jest to w tych rękawiczkach takie kurcze proste, żeby zdjąć zegarek nawet z ręki. Dobra. I robimy sobie przymiareczkę. Ok, zegarek oczywiście ma nieustawioną bransoletę, więc ta przymiarka to będzie taka o. Taka o, jak widzicie, ale coś tam zawsze można wyłapać. Mój nadgarstek, przypomnę, jest to około 17,5-18 cm. Dłoń L-ka albo 8,5 rękawiczka, także dość taka drobna jak na faceta dłoń. Nadgarstek zresztą też dość drobny, więc jakieś możecie wyobrażenie sobie wyrobić na temat tego zegarka na moim nadgarstku. Tak on się prezentuje z boku. No tutaj, że tak powiem, na bokach, zwłaszcza że mam zgięty nadgarstek teraz, to na bokach on dość mocno odstaje. Ale to moim zdaniem w noszeniu nie przeszkadza specjalnie. Wynika to z tego, że pierwsze ogniwo, to ogniwo tutaj, jest na sztywno. Ono się nie zgina. Ono ma taki bardzo mały zakres ruchu. O, to jest w zasadzie cały ten ruch. Ono tu nie ma zgięcia. Pierwsze zgięcie tak naprawdę jest dopiero w tym miejscu. O, na tym łączeniu. To jest pierwsze zginające się ogniwo. To ogniwo jest tak naprawdę na sztywno połączone z kopertą. Z tego właśnie względu ten zegarek tak odstaje. Dobra, słuchajcie, tak on się prezentuje. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału oraz do komentowania filmów, jeżeli chcielibyście się swoimi uwagami podzielić z innymi użytkownikami na temat moich prezentacji, czy waszymi uwagami ogólnie. No, zapraszam właśnie do sekcji komentarzy i zapraszam właśnie do subskrypcji. Jak już wspominałem, znajdziecie na moim kanale już przeszło 300 filmów o zegarkach Casio. Którzy głównie mierzy G-Shock, ale również znajdziecie Edifice, znajdziecie Baby G, Protreki, Oceanusy, więc jest co oglądać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.